Czasami ufamy ludziom, którym nigdy nie powinniśmy ufać. Z dzisiejszej perspektywy czasu wiem, że pewnym osobom też nie powinienem ufać i więcej nie zaufam. Za rozpowszechnianie informacji, które były prywatne, powinna się należeć takim osobom jak ty, sroga chłosta. A za naśmiewanie się z osób chorych na depresję powinien zaliczyć strzała w pysk. Nikt się nie naśmiewał z twojej rodziny, to ty się naśmiewasz z mojej czy jego rodziny. I nie widzisz w tym problemu, dlatego odwalam brudną robotę za Jameza. Bo mnie po prostu człowieku wkurwiasz! Im dłużej będziesz brnął w sprawy, które nijak cię nie dotyczą, tym bardziej będziesz jebany. Może fiskusa już nie ma, ale ja z kolei mam mocne argumenty na ciebie, więc życzę ci powodzenia, karzełku, w pisaniu odpowiedzi. Skoro wyjebałeś tyle prywaty Jameza, czas, abym to ja zrobił to z tobą. Powiedz mi, chłopaku, jak to jest mieszkać z rodzicami, gdy masz 30 lat za sobą, czy czujesz się jak za kratami? Ojciec woła, matka woła, synu, iść do mycia. 10 minut później patrzysz, że starzy ci nie dają życia. Prąd wyłączony, idź się pomodlić do matki polskiej. Może w twoim mieście zasawkujesz opieki dobrej. Mama ciebie wkurwia, to czemu się nie wyjdziesz? Zapomniałem, bo u mamusi pod dachem jest najlepiej. Polski z tym shady, o Boże, jakie to jest słabe. Dobrze, że M tego nie słyszał, bo by sam miał nie zozwałę. Dobrze wiemy, który z nas jest lepszym kserobojem. Robiłem coś 10 lat, ale skończyłem z tym, ziomek. Brzmi to ciebie, powiem ci coś tajemnicy. Twoja baba mi mówiła kilka słów, jak się kumplowaliśmy. Wiesz, nikogo, gdyby nie była ze Sławkiem, to by do ciebie startowała. Powiedziała mi to kilka razy, raz przy tobie. To się dolem, a przypomnij ci pewną akcję, gdy miałeś wyjaśnić dramę z kanibalem. Zadzwoniłeś na psy i się jak dziecko spłakałeś, dlatego pośród ludzi jesteś wielkim klanem. A jak ta mama dalej każe ci wypierdalać, czyli dziwię wcale, gdy ma za syna zjeba, haha. To marny raperzyna i drze się do mikrofonu. Potem płacze po tęższej pani, że go za tak grzają. Posiada z ciebie srogą bekę, bo dla nich jak dla Śląska jesteś marnym raperem. Kuzynostwo, także z ciebie dzisiaj się nie dziwię, bo z tych waszych dziwnych relacji kiki kisne. Te swoje kłótnie z tyszką to jakiś jest pierdolik. Ty coś powiedziałeś, a jak potem się w kurwi ciągnie. Opierny chłopiec, dziewczyna ze mną zerwie. No jak za chłopa ma beksę, to nic dziwnego zjebie. Weź się w końcu postaw swojej babie, ziomek, bo widzi tu każdy, że jesteś pod pantoflem. Jak coś złego powiesz, to od razu przepraszasz. Trzeba być twardym niemieckim, ale to się nie tyczy Polbana. Co do Jameza, przypomnę, on nie robi rapu, nie jest streamerem, jest do tego spieprzaj dziadu. My to patusy? A twoja baba sama się tak zachowuje. Ile razy pierdoliła, że się co alkoholizuje. Tylko wyzwałem twoją babę od arkusów, bo ma głos jak pijany dziad, który ma 0 plusów. To w sumie jak ty, bez charyzmy i bez pastego życia, powolisz obrażać w sensie ludzi, którzy ci podali rękę. Wypadł moja prywata i Jameza wyszła na jaw. Nie popuszczę, to tobie weź wypierdalaj. Gdybym był patusem, to bym ci groził pierdolem. I choć ci się należy, to i tak tego nie zrobię. Kochany impotencie, weź mi proszę powiedz, jak to jest mieć takie problemy ze wzwodem? Dzieci z tego nie będzie i w sumie kurwa dobrze. Gdyby małe karły biegały, to bym sam sobie zrobił pogrzeb. Nie spytam się o pieprzenie się z wielorybem, bo w porównaniu do ciebie to zaruchałem pite. Chociaż jak jesteś na dole, to wszystkie kości ci pękają. Może gdyby ci pokazała, to by brak nic złodu zwiało. To trzeci shady, pokazał ci jak kopiować KNA. Ty zrobiłeś z tego marną parodię Nikodema. Polski Slim Shady, już mówiłem jakie to jest. No nawet w piekarach gadali, że to jest wielkie gówno. Różowe wino niby ty pies kasowałeś, a dalej widnieje na spotyk kłamco oraz klaunie. Więc powiedz mi, kto tu teraz kłamie? Bym tego nie przytoczył, nie brając to pod uwagę. Się teraz taki, bo przemawia do ciebie król. Gdyby nie ty, to kolaps z kanibalem byłby mocny w chuj. A teraz idź już płakać i zamknij się nóżkami. Przytul się do tyszki, obsmarkaj ramię mamy. Bo to jest król dram, czyli karłów rozpierdalacz. Tak się spłaczesz, że ci ściągną Instagrama. Pedofilia za rogiem goni Bolbana. A właśnie, nie let tej dzieci w tym przypadku nie do kochania. To moje wasze życie od tośki i wypierdalaj do panne każdego, kto choć wspomni je imię na socialach. Więc oszczędź lepiej kumpli, że już nie mają życia, bo rozpierdolę za rodzinę, nie wychodźcie z ukrycia. Gdzieś mamy ojca obita, będzie morda, trzeźbi mi Paulinę, odchudzę ci dziewczynę, a zwietniesz mi córeczkę. To po drzwi postawię prochu beczkę. Odbezpieczę zawleczkę i rzucę po drzwi granat. Będzie srogi płacz jak po petardach w piekarach. Będzie bardzo przykro, życie się znów rozpierdala. Ale to nie mi chłopacy, to życie jest Polbana. Król
królem dram, byłem królem pozostanę. Oczekuj koleb króla z młodym cesarzem. Ty oczekuję, że odpowiesz chłopcze. Mentalność 15-latki, a 30 masz w dowodzie. Bylon, bylon, weź wypierdalaj. Dla ciebie nie jest tu rap gra. Tu trzeba mieć charyzmę i nie robić z siebie debila. A na zdjęcie ciebie potrzebna tylko chwila. Bylon, bylon, weź wypierdalaj. Dla ciebie nie jest tu ta rap gra. Tu trzeba mieć charyzmę, a nie robić z siebie debila. A na zdjęcie ciebie potrzebna tylko chwila. Bylon, bylon, weź wypierdalaj. Dla ciebie nie jest ta rap gra. Tu trzeba mieć charyzmę, a nie robić debila. A na zdjęcie ciebie potrzebna tylko chwila. Bylon, bylon, weź wypierdalaj. Dla ciebie nie jest ta rap gra. Tu trzeba mieć charyzmę, a nie robić debila. A na zdjęcie ciebie potrzebna tylko chwila, cześć! Sponsorem piosenki na pewno nie jest miasto Piekary Śląskie. Dziękuję za odsłuch. Dobranoc.